przed nami druga część konferencji prasowej. Jest z nami trener Michał Probierz. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego zwycięskiego spotkania na Poznań. No najważniejsze dla zespołu to, że wytrzymali tą stawkę tego meczu, że wiedzieliśmy, że wygrywając robimy presję na inne zespoły i tak się stało. To jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Też widziałem w tygodniu, że walka o, o miejsce jest bardzo duża i każdy z zawodników chce grać. To jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Na pewno wielu zdziwionych było, że takie zmiany były, ale w całym tygodniu, gdzie pracowaliśmy, chcieliśmy też narzucić wysokie tempo grania i to się udało, bo biegaliśmy bardzo dużo i to trzeba pochwalić zespół, bo od samego początku, od pierwszej minuty graliśmy agresywnie. Potrafiliśmy zagrać kilka razy ciekawie i zdobyliśmy bramkę i tutaj zabrakło nam takiego trochę jeszcze cwaniactwa, żeby dobić od razu szybciej, żeby odzyskać te piłki i dokładnie zagrać, bo Lech podjął już bardzo duże ryzyko i tutaj mieliśmy kilka takich strat własnych, które mogły być bardzo kosztowne, ale linia defensywy zagrała w drugim meczu bardzo dobrze. To jest też klucz do tych następnych kroków, bo to, co było naszym problemem, mówiłem, że straciliśmy bramki w Płocku, straciliśmy bramki w Legnicy, straciliśmy tutaj bramki w Warszawie, w Gliwicach i to musieliśmy nad tym tutaj dużo pracować. Dla mnie takim wykładnikiem tego meczu było to, że nie zamknęliśmy tego meczu w drugiej połowie, bo mieliśmy kilka sytuacji i powinniśmy to zamknąć, byłoby łatwiej i spokojniej, a tak zawsze gdzieś tam w tej końcówce trzeba pamiętać jakiś stały fragment gry zawsze, czy jakiś strzał. Lech też ma indywidualności, trzeba pamiętać, to mogło być groźnie, a tak niepotrzebna taka nerwówka, ale to utrzymaliśmy, to jest najistotniejsze na pewno. Dla mnie już teraz jest od dzisiaj, zastanawiam się, jak teraz ograć Zagłębie Lubin i na pewno jutro będziemy patrzeć z ciekawością na te spotkania, jak one się rozwiną, jakie będą wyniki, bo z tych meczy na pewno dalej będziemy wiedzieć, co jest w następnych meczach i jak to się będzie rozwijało. Na pewno szkoda Hanki, który wypadł, bo ma kartkę i nie będzie mógł zagrać w Lubinie, ale takie są koleje, że wiemy, że ci zawodnicy są i też dalej musimy pracować nad stałymi fragmentami gry, bo po raz kolejny nie zdobyliśmy bramki, mimo że byliśmy groźni. Także miłego weekendu mogę tylko życzyć wszystkim. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Z składem wyjściowym, panie trenerze, może nie jednego pan zadziwił, że Ayram i Havi na ławce, to był lisi podstęp, czy to kwestia sił i przerwy? Miał pan wątpliwości, czy to wiedział pan, że tak pan zrobi i tak pan zrobił? Czy to jakieś były inne okoliczności, o których nie wiem? Nie, na pewno nie to, co mówiłem na konferencji, raczej na wywiadzie przedmeczowym. Nie ma tutaj żadnego drugiego dna jakiegokolwiek, że tam rozmawiamy z Ayramem normalnie i tak, Ayram nagrał fajny spot, dlaczego nie jest szczęśliwy, no to na pewno nie mógł być szczęśliwy, ale tak jest często w piłce. No, chcieliśmy, żeby Piszczek najpierw porozbijał tych zawodników, żeby walczył, na pewno miał trochę problemów, ale przy Płocku zachował się idealnie, bo zrobił ruch, wyciągnął zawodnika i przyspał klub w tym momencie i bardzo dobrze Siblak się włączył, to jest bardzo dobre dośrodkowanie też Hanki. No i to tak jak patrzy się, no to podobna bramka padła w meczu popołudniowym, który oglądaliśmy w Górniku, a ci zawodnicy, którzy wejdą, to teraz też rywalizują i teraz na pewno na następny mecz już mamy jakieś alternatywy większe i wszyscy zawodnicy są, oprócz Hanki, który jest do dyspozycji, są na pewno poobijani bardzo zawodnicy, dlatego teraz ten tydzień jest taki kluczowy dla naszych losów. No, mielibyśmy więcej punktów wcześniej, to byłoby też łatwiej, ale tak, musimy tu pracować, a na pewno zmiany, które wprowadzili zawodnicy, to wprowadzili dużo w pokoju, bo nie ma co ukrywać, Lech też nie oddał strzału celnego, także to też jest, pokazaliśmy po prostu też moc, że potrafimy grać dobrze. No to prawda, już dzisiaj się zastanawialiśmy, ale jeszcze z fizjoterapeutą doszliśmy do wniosku, że nie będziemy ryzykować i w jakiś sposób, a na pewno jeżeli chodzi o mecz w Lubinie na te dwa mecze, będzie na pewno jakąś alternatywą, ale z której skorzystamy już tylko jak będzie czerwone światło, bo nie ma co też ukrywać, że jest po długiej urazie
i wszedł, no ale zawsze może być jakimś zawodnikiem, który może coś wnieść i miejmy nadzieję, że to będzie takie kluczowe dla niego wejście i zrobi wszystko, żeby po prostu temu zespołowi jeszcze pomóc, a mentalnie też widać, jak pomaga, bo jest cały czas z zespołem i to są też ważne, że ci kontuzjowani zawodnicy razem tworzą jedną jedność i widać to na boisku. Panie trenerze, dobry wieczór. Jakub Moździerz, TVP3. Mecz krakowianek okrzyknięty był jako mecz przyjaźni. Czy przed takimi spotkaniami jakoś inaczej się mobilizuje, pracuje z piłkarzami? No to prawda, atmosfera była bardzo dobra. No, nie ma co ukrywać, że same przygotowanie tej oprawy to było fantastyczne i miejmy nadzieję, że na ten sobotni mecz, który raczej niedzielny mecz, który będzie z Pogonią, to będzie komplet, bo mamy o co walczyć. No i tu trzeba zachęcić każdego, żeby było dzisiaj. Dzisiaj takie mecze to są zawsze gdzieś tam, jak kibicuje się dwóm zespołom, to jest zawsze jakaś tam różnica, ale wyglądało to naprawdę fajnie, jedynie w przerwie możemy sobie zobaczyć później, bo nie widzieliśmy, ale podobno wyglądało to fantastycznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.